Szpitale tczewskie otrzymały z funduszu przeciwdziałania COVID-19 ponad 320 tysięcy na zakup sprzętu medycznego. Wojewoda pomorski Dariusz Drelich i prezes placówki w ubiegłym tygodniu podpisali umowę. Od stycznia wojewoda pomorski podpisał 21 umów opiewających na kwotę ponad 27 milionów złotych, które dotyczą placówek medycznych w całym województwie. W ubiegłym tygodniu wojewoda rozdał kolejne środki. Największa pula wynosząca ponad 1,5 miliona złotych popłynie do Kociewskiego Centrum Zdrowia w Starogardzie Gdańskim. Dzięki temu placówka zyska m.in. przyłóżkowy aparat rentgenowski, ultrasonograf czy zestaw endoskopowy. Z kolei szpitale tczewskie z najnowszej puli otrzymały ponad 320 tysięcy złotych. Umowę podpisał prezes placówki Maciej Bieliński. Poprzedni piątek, również z panem wojewodą, umowa została podpisana na ponad 300 tysięcy i to jest umowa na drugie USG i dodatkowo na nosze elektryczne i krzesełko do karetki z ZRM-u. Kilka miesięcy temu informowaliśmy o tym, że szpital otrzymał za pośrednictwem wojewody ponad 820 tysięcy złotych. Poprzednie środki podpisywałem umowę 19 lutego z panem wojewodą. To były środki na windę, na jedno USG i na doposażenie w miejsca tlenowe oddziału pediatrycznego. Zewnętrzna winda będzie dotyczyła oddziału pediatrii i oddziału wewnętrznego. Jej koszt to 600 tysięcy złotych. Dopytaliśmy prezesa, na jakim etapie jest realizacja tego zadania. W zeszłym tygodniu, w czwartek, zostały otwarte oferty już. Wpłynęły 3 oferty. W tym tygodniu myślę, że nastąpią uzupełnienia dokumentacji i prawdopodobnie w następnym tygodniu, jak wszystko dobrze pójdzie, podpiszemy umowę na budowę. Jeszcze w tym roku będzie powstanie? Przetarg zakłada, że w ciągu 4 miesięcy zostanie wybudowana ta winda. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 to środki pochodzące z Ministerstwa Zdrowia. Fundusz został ustanowiony ustawą z 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.